Pojawiłem się w Międzyrzecu, w ogóle trwał sportowy weekend w Międzyrzecu, chyba wczoraj mieliśmy biegi, dzisiaj mamy piłkę plażową. No właśnie, co tu się dzisiaj odbywa? Ogólnopolski turniej piłki siatkowej na plaży. Ile drużyn przyjechało, skąd? Mamy obecnie 15 par, ponieważ jedna nigdy nie dojechała, mieliśmy jakby liczbę miejsc ograniczoną. Chcieliśmy, żeby było 16, jednak właśnie ta absencja jednej pary podała, że jest par 15. Pary przyjechały no, z różnych części Polski, jest para z Hajnówki, jest para z Rzeszowa, zawodnik z Głogowa Małopolskiego, Lublin, Lubartów, no i tu okoliczne miasta, czyli Biała Podlaska, Siedlce, Łuków. No i oczywiście Międzygospodarski też. Jeżeli to jest turniej, to również na pewno są nagrody. Kto ufundował, jakie nagrody? Tak, turniej organizujemy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie mamy puchar właśnie dyrektora Arkadiusza Myszki, mamy mój puchar, czyli prezesa UKS Międzyrzeckiej Trójki, puchar radnego Konrada Karwowskiego i mamy jeszcze tutaj nagrody rzeczowe ufundowane przez tam różne inne osoby, jakieś tam torby, plecaki i jakieś tam saszetki jeszcze. Typu turniej w Międzyrzecu, czy już były wcześniej? Czyli my turnieje jako organizujemy co roku, tutaj po prostu takie jakby to jest takie podsumowanie wakacji, na zakończenie wakacji, to jest taki jakby ostatni etap jeszcze grania na piasku, ponieważ jakby zawodnicy już powoli będą wchodzić na halę, przygotować się do sezonu, dlatego to takie jest podsumowanie, jeszcze troszkę aktywny wypoczynek i praca po prostu na piasku powoduje, że też to jako wpisane jest plany treningowe. Czyli co, trzymamy kciuki za Międzyrzec? No, oczywiście.